Czy wiecie Państwo, jaką dietę stosował ten człowiek, który przeżył 114 lat, a w wieku 109 lat nagrywał jeszcze filmy instruktażowe na YouTubie o tym, w jaki sposób tworzyć zdrowy posiłek i co różni tego człowieka od tego człowieka, który również promował dietę, niestety zupełnie odmienną i zmarł w wieku 38 lat. Dziś opowiem o tym, jak długo żyli propagatorzy określonych diet. Sprawdźmy, jaką dietę promowały i stosowały osoby po lewej stronie, które zmarły zdecydowanie za szybko, a jaką osoby po prawej stronie, których zdrowie i długość życia są wzorem do naśladowania. Sprawdźmy zatem, jak długo żyli ci, którzy przekonywali nas, że to właśnie ich dieta jest najzdrowsza. A kryteria dzisiejszego odcinka są następujące. Po pierwsze, propagator danej diety musiał aktywnie ją propagować, np. poprzez media społecznościowe lub też wydać książkę. Najlepiej, jeśli napisał książkę. A drugim warunkiem jest oczywiście śmierć, by ocenić, jak długo trwało życie określonej osoby. Dzisiaj zestawiłem ze sobą dwie grupy propagatorów, czyli tych, którzy promowali diety niskowęglowodanowe, bazujące na tłuszczu oraz białku zwierzęcym. oni są po lewej stronie, oraz tych, którzy propagowali diety roślinne, czyli na przykład dietę śródziemnomorską, dietę wegetariańską lub też dietę wegańską. Oczywiście na samym początku zaznaczam, że ilość osób, która została uwzględniona w tym dzisiejszym filmie jest zbyt mała, by wyciągać jakiekolwiek daleko idące wnioski. Niemniej jednak zestawienie to wyszło na tyle ciekawie, że warto się nad nim pochylić i przez chwilę zastanowić. A tutaj podpowiem tylko jednym zdaniem, że gdyby ta grupa, która pojawiła się po lewej stronie, jest to grupa propagatorów diety niskowęglowodanowej, stosowała roślinną wersję tej diety, to wedle badań naukowych stosowałaby dużo zdrowszą wersję diety niskowęglowodanowej. Co zatem należy zmienić w diecie niskowęglowodanowej, aby była zdrowsza? Jeśli chcą się Państwo tego wszystkiego dowiedzieć, zapraszam, aby zostać ze mną do samego końca. A więc zacznijmy od samego początku. Zaprezentujmy długość życia propagatorów diety niskowęglowodanowej opartej na białku oraz tłuszczu zwierzęcym. Sprawdźmy jak długo żyli. Numer jeden, Ramiel Nigel był propagatorem diety niskowęglowodanowej. Prowadził prywatnego bloga, a także napisał książkę. Książka nosi tytuł Leczenie naszych dzieci. Zmarł w wieku 38 lat na raka mózgu. Kolejną propagatorką diety niskowęglowodanowej, ale zaznaczmy, niskowęglowodanowej opartej o tłuszcze oraz białko zwierzęce, była Jessica Elli. Zagorzała propagatorka fundacji doktora Westona Price'a, The Weston Price Foundation. Fundacja jest kontynuacją prac doktora Westona Price'a, który uważał, że węglowodany zniekształcają czaszki ludzi. Dr. Weston Price, a także jego fundacja propagowali odwróconą piramidę żywieniową, promując głównie produkty odzwierzęce, a w tym tłuszcz i białko zwierzęce, jako podstawę każdej zdrowej diety. Jessica Earley tworzyła filmy na YouTube, propagowała także tę wiedzę za pomocą bloga. Zmarła w wieku 44 lat, nagle jaka mózgu. Jest jeszcze wiele innych osobistych tragedii członków niskowęglowodanowej fundacji doktora Westona Price'a chociażby Katrina Chapp, Karol S. czy też dr Chris Decker, osoby które zmarły w okolicach 50 roku życia, których umyślnie nie umieściłem na tej liście, po to by starczyło miejsca dla innych osób niezwiązanych z tą fundacją, by nie tworzyć filmu bazującego wyłącznie na zestawieniu reprezentantów tylko jednej organizacji. Dlatego pojawiał się dziś tylko trzy osoby, które uwierzyły w odwróconą piramidę żywienia. Zatem przejdźmy dalej. Jim Kenty. Ponownie członek oraz propagator fundacji doktora Westona Price'a The Weston Price Foundation. Przypomnę, fundacja promuje odwróconą piramidę żywienia. Jim Kenty był twórcą filmu dokumentalnego 'Farmageddon'. Opowiadał w tym filmie o represjach regulatorów wobec producentów surowego mleka oraz klubów spożywczych. Zagorzały propagator na biału. Zmarł w wieku 54 lat na glejaka mózgu. Pani dr Lauren Feder, ponownie członkini niskowęglowodanowej fundacji The Weston Price Foundation, napisała trzy książki o zdrowiu, a w tym książkę na temat zdrowia dzieci. Zmarła w wieku 55 lat na raka kości, 4 miesiące po diagnozie. Dr Atkins Myślę, że tej osoby nikomu przedstawiać nie trzeba. W szczególności w środowisku diety niskowęglowodanowej. Był jednym z twórców, a także zagorzałym propagatorem diety niskowęglowodanowej. Zmarł w wieku 73 lat. Stefan Lindberger. Wykładowca, mówca, bloger. Autor książki Żywność oraz Choroby Świata Zachodniego. Zmarł w wieku 66 lat. Carlton Fredericks. Przyjaciel doktora Atkinsa. Zagorzały propagator diety niskowęglowodanowej. Zmarł w wieku 76 lat. Robert Kasu napisał książkę o bardzo wymownym tytule: Węglowodany mogą cię zabić. Książkę wydano w 2009 roku. Robert Kasu zmarł na zawał serca w wieku 71 lat. Justin Chesser był autorem książki Odchudzanie dla milionów Nowy sposób na leczenie otyłości. Zmarł w wieku 70 lat. Joel Kaufman. Napisał książkę o mitach medycznych. Zmarł w wieku 79 lat. Wolte Woglin. Pionier diety paleo, opisujący podstawy tej diety oraz zasadność stosowania tłuszczów zwierzęcych oraz ich przewagę nad tłuszczami roślinnymi. Napisał książkę Stone Age Diet. Zmarł w wieku 71 lat. Boy Eaton. Autor książki o diecie paleo, propagator mięsa oraz eliminacji węglowodanów ze zdrowych produktów spożywczych, zmarł w wieku 82 lat. Doktor Wolfgang Lutz napisał bardzo wymowną książkę pod tytułem Moje życie bez chleba. Żył 97 lat. No i zanim przejdziemy dalej do drugiej grupy propagatorów diety, czyli tych, którzy propagowali dietę roślinną, ograniczającą produkty odzwierzęce, odpowiedzmy sobie na bardzo proste pytanie. Która wersja diety niskowęglowodanowej i dlaczego może być dla naszego zdrowia niebezpieczna? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dieta niskowęglowodanowa, w której źródłami tłuszczu oraz białka są wyłącznie produkty od zwierzęce. Mówiłem już o tym rok temu w filmie na temat szkodliwości diet niskowęglowodanowych. O tym, że diety niskowęglowodanowe, w tych, których źródłem białka oraz tłuszczu są produkty zwierzęce, stanowią dla naszego zdrowia zagrożenie. Zwiększając ryzyko rozwoju chorób, a także wcześniejszej śmierci. W tym samym filmie mówiłem również, że dieta niskowęglowodanowa, bazująca na białku oraz tłuszczu roślinnym, tę sytuację na szczęście odwraca. Ale niestety, realia są takie, że 95% diet niskowęglowodanowych prowadzonych jest właśnie na tłuszczu oraz białku odzwierzęcym. Tutaj pokażę jeszcze raz ten dowód. W tytule czytamy: Spożycie węglowodanów w diecie i śmiertelność. W wynikach czytamy: Niskowęglowodanowe wzorce żywieniowe, które faworyzują źródła białka oraz tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, takie jak jagnięcina, wołowina, wieprzowina oraz kurczak, wiązały się z wyższą śmiertelnością, podczas gdy te, które faworyzowały spożycie białka oraz tłuszczu pochodzenia roślinnego, ze źródeł takich jak warzywa, orzechy, masło orzechowe oraz pieczywo pełnoziarniste, wiązały się z niższą śmiertelnością. Zatem jeśli stosujesz dietę, która ogranicza węglowodany, stara się przynajmniej część białka i tłuszczu zwierzęcego wymienić na roślinny. A my teraz przechodzimy dalej. Sprawdźmy, jak długo żyli prowokatorzy diet roślinnych, czyli np. diety śródziemnomorskiej, diety wegetariańskiej czy też diety wegańskiej. Ren Berry. Napisał książkę Słynni Wegetarianie oraz Ich Ulubione Przepisy. Odszedł w wieku 69 lat na atak serca. Ellen G. White, autorka przełomowej książki, współzałożycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, czyli Najdłużej Żyjącej Ludności na Świecie, zmarła w wieku 87 lat. Była propagatorką diety roślinnej. Warto dodać, że Adwentyści dnia siódmego, których znaczna populacja żyje na przykład w mieście Lomalinda w Stanach Zjednoczonych, to najdłużej żyjąca ludność na świecie. Prowadzą oni głównie dietę, która bazuje na produktach roślinnych, spożywając również produkty odzwierzęce, ale w mniejszej ilości i w większości przypadków wykluczają całkowicie czerwone mięso. Nagrałem na ten temat cały film i odnośnik do niego umieszczam w opisie tego filmu. A my przechodzimy dalej. Gypsy Boots. Misją jego życia była nauka tego, jak żyć po wegańsku. Dożył 98 lat. Donald Watson, jeden z ojców diety roślinnej oraz weganizmu. Tworzył pierwsze książki z wytycznymi diety roślinnej. Bardzo często cytowany był w ówczesnej literaturze. Przeżył 95 lat. Lekarz Benjamin Spock, mówca, wykładowca i weganin. Był autorem kilku książek. Zmarł w wieku 95 lat. Jack Lalane, celebryta, mówca, postać telewizyjna, propagował dietę roślinną. Napisał książkę celebrując 90. urodziny w zdrowiu, odszedł w wieku 96 lat. Zeng Ji, biochemik, twórca chińskiego odżywiania, jeden z pionierów chińskiej biochemii. Był najstarszym profesorem na świecie. W swojej książce, pisanej w języku chińskim, pisał, że dieta powinna bazować w 70% na węglowodanach, w 20% na tłuszczach i w 10% na białku. Zmarł w wieku 110 lat. Dr. Ellsworth Wareham. W wieku 95 lat wciąż pracował jako chirurg. Był adwentystą Dnia Siódmego. Mieszkał w Lomalinda. Został wegetarianinem. W wieku 40 lat. Żył 104 lata. Ansel Case, człowiek, który popularyzował dietę śródziemnomorską, razem z żoną był twórcą kilku książek. Przeżył 100 lat, natomiast żona żyła lat 97. Do samego końca życia propagował dietę śródziemnomorską. Twierdził, że jest ona bardzo bliska tej wegetariańskiej. Jeremiasz Stamler, kolejny propagator diety śródziemnomorskiej. Napisał książkę Twoje Serce ma 9 Żyć. Przeżył 102 lata. Norman Walker, propagator diety roślinnej. Autor książki Become Younger. Dożył 99 lat. Bernardo LaPallo. Mówi się, że jest najstarszym YouTuberem na świecie. Choć ciężko jest w to uwierzyć, ale na tym filmie ma 109 lat i promuje dietę roślinną. Był wegetarianinem. Dopuszczał w swojej diecie niewielkie ilości śmietany. Żył 114 lat. Podsumowując. Starałem się podejść do tematu jak najbardziej obiektywnie, ale niestety nie znalazłem w zestawieniu propagatorów diety niskowęglowodanowej tych, którzy dożyli chociaż części tego, co propagatorzy diet roślinnych. A jeśli ty prowadzisz dietę o dużej zawartości tłuszczu oraz białka zwierzęcego, postaraj się w miarę możliwości wymienić przynajmniej część na białko i tłuszcz roślinny. Dlaczego? Przytoczmy ostatnie badania. W tytule czytamy Związek spożycia białka zwierzęcego i roślinnego ze śmiertelnością ogólną i specyficzną dla przyczyny. We wnioskach czytamy. Wysokie spożycie białka zwierzęcego było dodatnie związane ze śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych, a wysokie spożycie białka roślinnego było odwrotnie proporcjonalne do śmiertelności ogólnej i sercowo-naczyniowej, zwłaszcza wśród osób z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka związanym ze stylem życia. Zastąpienie białkiem roślinnym białka zwierzęcego, zwłaszcza pochodzącego z przetworzonego czerwonego mięsa, wiązało się z niższą śmiertelnością, co sugeruje znaczenie źródła białka. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.